przyszła kolej na wzywanie pomocy. Więc te numery, które byśmy w tym momencie, proszę pana, pan niech zadzwoni. Jak pan ma na imię? Maciek. Wyjaśnijmy, dlaczego pan? Bo wygląda wiarygodnie. Dlaczego pan? Wygląda, nie. Jest trzeźwy. Dlaczego pan? Słuchajcie, jeżeli jest rzeczywiście taka sytuacja, to jest bardzo ważne. Jeżeli jest taka sytuacja, że jest nas dużo, to też nie krzyczmy, proszę, niech ktoś wezmie pomoc. Nie ma, tak jest, bo tak naprawdę może być dwie skrajne sytuacje, albo wszyscy, albo tak naprawdę nikt. A wskazanie tej konkretnej osoby gwarantuje to, że ta pomoc zostanie wezwana. Łączymy się. Proszę jest wezwać to, policję. Jest to dyspozytor. Przede wszystkim... Łączymy się wszędzie tam, gdzie odbiorą. Dzwonimy na straż pożarną, bo jest dym. Nie wiemy, co się dzieje. Pytanie. Łączycie się. Jak waszym zdaniem, jaka informacja powinna popłynąć jako pierwsza, jako jedna z pierwszych? Co jest ważne, żeby podać na początku zdarzenia? Miejsce zdarzenia, tak jest. A dlaczego to jest takie ważne? Bo może bateria z tej przypadłości. Rozłączy się połączenie, stracę zasięg i tak dalej. Ta informacja już gdzieś tam popłynie, gdzie trzeba. Gdzie to się stało. Stan poszkodowany.